Siema wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Wiedźmina. Mamy mroczną, północną porę. Ciała salamandry zabite przez Wiedźmina leżą... I sobie leżą. A my wchodzimy do kanałów, gdzie czekają na nas jacyś tam żołnierze. Tylko wejście jest tutaj może jednak. Wejście do kanałów. No okej, okay, także te kanały się trochę poładują. No właściwie nie tak długo, bo już się wczytały. Dobra. Znaczy może jeszcze się nie wczytały, ale mamy tutaj piękne okienko, mamy też drabinę, mamy też na przykład tutaj, no, mamy Wiedźmina. Okej, okay, idziemy przed siebie. Jak prawdziwy Wiedźmin. Prawdziwy Wiedźmin zawsze idzie przed siebie. Nie wiem, co ja mówię, sorry. Oficer gwardii, gwardzista. Okej, okay. Co tam? Jesteś wreszcie. Chłopaki, drabina. Wszystko w porządku? Cały czas spodziewamy się ataku salamandry. Wiedzą o nas? Nie, ale są nadzwyczaj ostrożni. Zdaje się, że mają ważnego gościa. Napiłbym się herbaty. Dobra, no to co? No to na drabinę. Na drabinę i będziemy w tym momencie w jakiejś zakazanej części miasta w tym momencie. Gdzieś, gdzie nikt nie ma dostępu. Wiedźma handlowa. Znowu, piękna wiedźma handlowa. Która wygląda w sumie tak samo jak pozostała część wyziemy handlowej, ale dobra. Gdzie mam iść? Gdzieś tutaj. Czy coś mnie tu zaatakuje? Chyba nie, mam tylko wejść. No dobra, to safe. I wbijamy. Tu. Okej. Truskawki. Salamandry mają truskawki w szafce. No to prawdziwi normalnie twardziele. Jeszcze chwileczkę. Szybciej, nie mam całego dnia. Uwaga, rozpoczynam. Akhaila Ambrakur. Mamy wizję. Rozmazana. Nie wiem, czy połączymy się dzisiaj z Redańczykami. Spokojnie, kryształ zaraz się rozgrzeje. Spróbuję wzmocnić korelację magiczną. Chyba się udało. Mamy wizję. Witam ozięble, panowie. Witaj, panie. Dajmy spokój formalnościom. O co wam chodzi? Nasze bazy militarne wokół Wyzimy zostały rozbite. Sądzimy, że brał w tym udział wywiad nilfgaardzki. Czyli mówiąc krótko, siedzicie po uszy w gównie. A co mnie do tego? Panie, zwracamy się z prośbą o pomoc finansową. Niby dlaczego miałbym wam pomagać? Działamy na zlecenie osób, z którymi wiele cię łączy. Macie mnie za głupca? Ależ panie... Te wasze eksperymenty, handel fistechem, morderstwa... Nie pomogę wam. Ciszej! Chyba coś słyszałem w korytarzu. Ło, Geralt, za głośno byłeś. Dobra. Płońcie, frajerzy. Pstryk, pstryk, pstryk. Ja pierniczę, jaka rzeź! Teraz tego, no może złym mieczem akurat na niego. Ty se tam postój. A nie, on czaruje. Taki z ciebie czarownik, co? To ciebie dobije mieczem na potwory. Dobra. Mieliście coś przy sobie w ogóle? Szczątki, klucz. Miałeś klucz jakiś? Okej. Okay. Ty miałeś
korzałkę, ty miałeś bułkę. No to tą bułkę ci zostawię może. A co do ciebie tam w tym lustrze, Radowidzie Srogi? Brawo, podziwu godna jatka. Już myślałem, że ci idioci zanudzą mnie na śmierć swoimi błaganiami, a tu proszę, jednak dostarczyli mi rozrywki. Kim jesteś? Radowid. Nie lubię, jak mi się przerywa. Słuchaj, Radowidzie, nie interesuje mnie, co lubisz. Lepiej powiedz, co się łączy z Salamandrą, bo prędzej czy później możemy się spotkać twarzą w twarz. Dawno już nikt tak do mnie nie mówił. Podobasz mi się. Idziesz prosto do celu. Odpowiem, ale nie ze strachu. Z Salamandrą nie łączy mnie nic, zupełnie nic. Kiedyś myślałem, że mogą się przydać jako narzędzie, ale zmieniłem zdanie. Narzędzie? Polityczna dźwignia nacisku, Wiedźminie. Możesz jaśniej? Mogę, ale nie chcę. Dość rzec, że działania Salamandry nie są mi obecnie na rękę, co czyni z nas sojuszników. Powodzenia, Wiedźminie. A przy okazji pozdrów ode mnie Addę. Co prawda nic nie widziałem tutaj, bo to takie trochę dziwne zwierciadło, ale no okej. Dobra, muszę ten kamień stąd zabrać na pewno. Powinienem zanieść ten kamień Loivardnowi i Triss. Dobra, macie coś na dole może? Schody do piwnicy. Wow, więcej salamander! Ej, panowie! Panowie! Płońcie wszyscy! Ale fajne. To się w sumie chyba nigdy nie znudzi w tej grze bez kitu. Dobra, oreny. Oreny, nic nie miałeś tutaj. Tu miałeś też jakieś oreny. Szczątki, tutaj też oreny, tam szczątki, nic nie ma, dobra. Czy wy to coś w ogóle mieliście, pilnowaliście, czy jakoś jakiś kufer jest tutaj? Serio, to było wszystko, co było w tym kufrze? Po to tu... no dobra. Przynajmniej expo trochę nałapałem. Także wychodzimy. O, ale się muzyka włączyła. Dobra, Geralt idzie.
Znasz mnie, wilkołaku? Nie rozumiesz. To ja. To ja, Wiedźminie. Kapitan Vincent. To by wyjaśniało zarówno twoją skuteczność, jak i fakt, że znikasz na całe noce. Osłaniałem twoje tyły. Te niedorajdy, z którymi przyszedłeś, nie wyszły nawet z kanałów. Powinienem ci podziękować? Możesz w ramach podzięki opowiedzieć, co zastałeś w środku. Z salamandrami rozmawiał przez teleprojekcję Radowid. Radowid? Ten młokos, król Radani? Nie sądziłem, że mają aż takie plecy. Nie mają. Odmówił im jakiegokolwiek wsparcia, ale mają wspólnych znajomych. Coś jeszcze? Nic specjalnego. Hej, Wiedźminie, jesteśmy po tej samej stronie. Dlaczego miałbym cię oszczędzić? Czemu nie? Zabijasz ludzi. A powiedz, ilu ty zabiłeś rzeźników z Blaviken? Ja może wyglądam jak potwór, ale nim nie jestem, w przeciwieństwie do ciebie. Okej, nie mam zamiaru zabijać Vincenta, więc zostawimy go na pewno w spokoju. Osądzać należy czyny, a nie wygląd. Wybacz. Dziękuję. Pozwól mi odejść, a ja pozwolę żyć tobie. Okej, no ja sobie popatatajał gdzieś tam do góry. O, gwardzista. Wiecie co, nie jest chyba dobry pomysł, żeby temu gwardzistowi się pokazywać. Safe może. Okej. Mam nadzieję, że mi się naprawiła gra, że już mi się nie będzie crashować. Mam nadzieję, że właśnie to uruchomienie gry jako administracja coś mi dało. Aczkolwiek nie będę zapeszał. Dobra, tędy muszę chyba wejść. Tu jest jakaś stara kuźnia. Kryjówka wilkołaka. O. Myślałem, że kuźnia, ale... Coś mi się tu nie podoba. Sprawdźmy piwnicę. Sprawdźmy piwnicę, dobrze, Geralt. Kryjówka wilkołaka Vincenta. Co on sobie myślał? Że jest superbohaterem? No, całkiem fajna kryjówka. Beczka, jesteś w beczce? Pochodnie, nie chcę pochodni. Dobra, no to idziemy do kanałów. No i co, wiemy już, kto jest wilkołakiem. Wilkołakiem jest Vincent. Czyli będziemy mogli chyba ruszyć naprzód właśnie questa od Carmen. Co znowu chce mnie bić? Utopca, no tak. Czy wy naprawdę nie macie z tej roboty z życiem? Dobra, więcej utopców tam widzę, czemu nie? Jeden utopiec. Dwa chyba. Więcej nam jak ma. O Jezus, panowie, no bądźmy poważni, no. Ja was proszę. Dajecie mi jeden PD, każdy z was. Nie, ja chcę tu, chcę wyjść. O, naprawdę, mogliby sobie darować już tam na przykład w trzecim rozdziale respienie się tych utopców, albo nie wiem, zamienienie utopców na topielców, czy coś takiego, bo to naprawdę jest trochę bez sensu, no. To jest tylko naprawdę uciążliwe coś, co cię goni. No ale okej, no już nie narzekajmy. Znaczy, żebym ja nie narzekał, bo... Dzień dobry. I co teraz mam zrobić? Gdzie mam iść?
Do nowego Narakortu z powrotem, no okej. Okay. Nowe Narakorcie przybywam. Drzwi wejściowe, dobra. Nie chcę, żeby mnie ludzie widzieli z Wiedźminem. Bo nie chcę, żeby mnie ludzie widzieli z Wiedźminem, powiedział jakiś menel koło karczmy. No, jego reputacja mogłaby na tym podupaść dosyć sporo. Okej, do Lewardena pewnie muszę iść z powrotem. Także do góry, Wiedźminie. Jesteś tam, Lewardenie? Jesteś tam. Nawet Triss jest. Dobra. Tak? U Salamander znalazłem jakiś magiczny kamień. Interesujące. Lepiej pokaż go Triss, ona zna się na takich rzeczach. Sądziłem... Nie znam się na magii, Wiedźminie. No, dobra, Triss. Masz kamyczek. Wiedźminie? U Salamander znalazłem dziwny magiczny kamień. Ciekawe. Pokaż mi. Geralt, cudownie. To telekomunikator pozostawia magiczny ślad transferu. Możesz mówić prościej. Jestem tylko zwykłym Wiedźminem. Jak będziemy mieli szczęście, dzięki niemu możemy wyśledzić kryjówkę Salamandry. A zatem? Muszę porozmawiać o tym z Lewardenem. Przyjdź później, dobrze? Przyjdź później. Ja to normalnie to się czuję jak jakieś popychadło. Przyjdź później. No. Znowu muszę szukać pokoju. Panie karczmarzu! Witam, mogę czym? Wolny lokal. Pyk. Dobra, no to powiedzmy, że do rana. Tak, ponad rano niech będzie. Wszystko zgodnie z planem. Tum, tu, tum, tu, 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 tu. Wiedźminie, możesz wstać szybciej. Dziękuję. Dobra, no to mam nadzieję, że już tam pogadali sobie o tym kamyczku i mogę już z nimi pogadać. Więc drzwi. No dobra, to z tobą w takim razie. Świetnie, że jesteś, Wiedźminie. Dowiedzieliśmy się wiele nowego o Salamandrze. Jakieś dobre wieści? Niestety nie. Ma znacznie większe wpływy niż się spodziewaliśmy. A ty, jak sądzę, masz dla mnie propozycję. Niepotrzebnie ironizujesz. Salamandra ma bardzo silne wsparcie polityczne. Tak silne, że nie udało nam się namówić ani władz miejskich, ani wojskowych do walki z nią. Jak to możliwe? Nie mam pojęcia, ale podejrzewam, że ma to jakiś związek z pojawiającymi się ostatnio podejrzanymi edyktami. I co zamierzacie z tym zrobić? Potrzebujemy wsparcia i to nie byle jakiego. Oddziału wojskowego, jakiejś siły paramilitarnej. Co to ma wspólnego ze mną? Twoja sława i neutralność jest atutem. Chcemy, byś negocjował z naszymi potencjalnymi sojusznikami. Kogo masz na myśli? Tych, którym Salamandry weszły w paradę. Skojatel, zakon płonącej róży. Nie sądzę, byś dogadał się z Veleradem. Zobaczę, co się da zrobić. Jeśli uda ci się kogoś przekonać, spotkamy się z nim tutaj. Mhm. Okej, czyli tak na dobrą sprawę, co mam zrobić? Muszę przekonać swoje skojateler, bla 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 bla, dobra. Nie wiem, co mam robić, dzienniku, wspomóż mnie swoją wiedzą. Piękna i bestia, powinien rozmawiać o Carmen, dobra. Wypytać Triss. I tyle. Aha. Dobra, no to musimy poszukać Triss, tak? Gdziekolwiek ona jest, a pewnie siedzi w domu, u siebie. Co za normalnie kobieta. Była, nie ma jej.
O, bo ziemia handlowa, tak cudowna i piękna. Dobra, idziemy. Okej, okay, no czyli co? Przejdziemy się w tym momencie do Triss. I spróbujemy znaleźć Carmen, pogadamy z nią o Vincencie. A i zobaczymy co dalej. W każdym razie na początek Triss, która powinna być u siebie. Mam nadzieję, że jest, bo nie chce jej szukać, no bo po całej w zimie. Fajnie było, gdybyś tam była. Triss, jesteś, dobrze, chodź tu. Cieszę się, że umiesz zaopiekować się Alvinem. On też się cieszę, okej. Okay. Możesz mi powiedzieć coś więcej o znalezionym w bazie Salamandry magicznym komunikatorze? Przede wszystkim umożliwia rozmowę na krótkim dystansie. Ktoś znający się na magii może wyciągnąć z niego wiele pożytecznych informacji. Jeśli salamandry używały go do komunikacji z główną bazą, będę mogła ją zlokalizować. Krótki dystans, ciekawe. Mogłabyś sprawdzić ostatnią rozmowę? Bez problemu. Komunikator wysyłał sygnał do jednego z domów w Wyzimie. Zaznaczę ci na mapie. Geralt, jest coś, o czym nie wiem? Mam przeczucie. Sprawdzę i dam znać. Nie martw się. Dobrze. Uważaj na siebie. Okej. Do zobaczenia. A więc na mapie, tak? Okej. Okay. To ja sobie może tą mapę odpalę. Okej, okay. Wskazanie na mapie. Wow! Mapa mi się zczernieniało. Nie. Trudne słowo. Black screen. Okej, okay. To jest gdzieś tutaj, tak? Wiedźminie Patatajaj. Zobaczymy, gdzie jest ten Radowid. Tutaj. A to cwaniak jeden. Oficer tutaj. Okej, no to wbijamy. Kryjówka Radowida. A powiem ci, masz wystrojony tą kryjówkę? Przynajmniej łóżko ma. Okej, save'a sobie strzelę. Chociaż chyba save był już, no ale dobra. Radowid. Witaj ponownie, Wiedźminie. Witaj, Radowidzie. Tym razem nie dzieli nas magiczne lustro. Cieszę się, że zdołałeś namierzyć moją kryjówkę. Triss Merigold maczała w tym palce, prawda? Znasz Triss? Nie osobiście, ale znam Filipę Eilhart. A to tak, jakbym znał wszystkie czarodziejki. Kim jesteś? I nie chodzi mi o twoje imię. Dobre pytanie. Niestety to skomplikowana sprawa. Wychowałem się na dworze królewskim Redanii. Mój ojciec został zamordowany w trakcie wojny z Nilfgaardem. Odkąd przestałem się interesować zabawkami, próbuję odzyskać swoje dziedzictwo, znaleźć morderców ojca i zaprowadzić porządek na włościach. Niestety, otaczają mnie sprzedajni zdrajcy, czarodziejki nimfomanki cierpiące na przerost ambicji i niewyżyci kapłani Wiecznego Ognia. Zdążyłem się zorientować, że temerskie elity wyglądają podobnie. Nie wątpię. Nic tak nie przyciąga skurwysynów jak władza. Masz do mnie sprawę? Zauważyłeś, że w Wyzimie pojawiły się ostatnio dziwne edykty? Obiło mi się coś o uszy. No cóż, na tych edyktach znajduje się królewska pieczęć, ale zachodzi podejrzenie, że są sfałszowane. Powiedz coś więcej. Talar mówił prawdę. Foltest wcale nie podpisał tych edyktów. Jego podpis wygląda inaczej. Znasz Talara? Oczywiście. Byłbym kretynem, gdybym nie znał szefa wywiadu ościennego państwa. Czyli stan wyjątkowy nie jest dziełem Foltesta? Nie. Myślę, że powinienem go o tym powiadomić. Okej, okay. Kim jest Filippa? No ja Filippę znam z Wiedźmina dwójki, no ale niech będzie, że się spytamy. Kim jest Filippa? Filippa Eilhart jest jedną z najważniejszych postaci w Redanii. Zasiada w Radzie Regencyjnej, dopóki młody król nie osiągnie odpowiedniego wieku, by przejąć władzę. Przekupiła, omamiła lub zastraszyła połowę wpływowych osobistości Redanii. Dodatkowo jest członkinią Loży Czarodziejek, do której należy również twoja Triss. Czarodziejów nie przyjmują? O ile wiem, nie. Ale nie śmiej się. Każda z tych kobiet uważa, że ma prawo decydować o losach świata. Skoro tak mówisz... Nie lekceważyłbym czarodziejek. Są piękne, mądre i pomocne. Ale to tylko pozory. Jeszcze się z nimi rozprawię.
Jedyne, co przemawia na korzyść twojej znajomej czarodziejki, to fakt, że już kiedyś zdradziła przyjaciółki. Ufam, Triss. Przypomnisz sobie jeszcze moje słowa. Okej, okay. I ostatnia kwestia dialogowa. Co cię łączy z Addą? Chciałem ją nakłonić do ślubu z królem Redanii. Taki mariaż byłby korzystny dla obu państw. Dzięki pomocy Foltesta król Redanii mógłby wreszcie pozbyć się pasożytów i zacząć normalnie rządzić. Temeria zyskałaby zaś wsparcie w walce z wiewiórkami. O rozwoju handlu nie wspomnę. Do tego połączone siły obu monarchii byłyby w stanie przeciwstawić się rosnącej potędze zakonów rycerskich, czcicieli Wiecznego Ognia, coraz silniejszych gildii kupieckich i cechów rzemieślniczych, co więcej... Wystarczy, przekonałeś mnie. Niestety nie jestem księżniczką Addą. A ty, Wiedźminie, co sądzisz o Foltestowej córce? O co konkretnie pytasz? Pytam cię jako eksperta od potworów. Adda była strzygą, odczarowałeś ją. Owszem. Czy będzie mogła mieć dzieci? Nie widzę przeszkód. Normalne, zdrowe, ludzkie dzieci? Tak mi się wydaje. Ale byłoby dobrze, gdyby któryś z wiedzących rzucił na nią okiem. Dziękuję, Wiedźminie. To dla mnie ważne. Chciałbym, żeby ta rozmowa została między nami. Jeszcze jedno. Wiem, że Adda jest tobą zafascynowana. Mam nadzieję, że nie będziesz próbował pokrzyżować planów dynastycznych Redanii. Nie obawiaj się, królu. Nie będę się mieszał. Kiedy się zorientowałeś? Twoi ludzie patrzyli na ciebie w dziwny sposób, kiedy mówiłeś o Redanii i Addzie. Jeśli będziesz kiedyś w Redanii, odwiedź dwór królewski. Bywaj, Wiedźminie. Bywaj, królu. Po powrocie urządzę wielkie polowanie. Okej. A więc pogadaliśmy sobie z Radowidem, który siedzi na powietrzu. Także myślę, że w tym momencie zakończymy odcinek. Nie mam pojęcia, czym się będziemy zajmować w kolejnym. Myślę, że spróbujemy zająć się tym Vincentem. Co tu jeszcze mamy? Chyba już nic, szczerze wam powiem. Zostało tylko to. Czy to jest, muszę przekonać do sprawy Skojatel lub Zakon. Ale to zobaczymy. W każdym razie tutaj kończymy odcinek, także do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.